Siemanko wszystkim. Słuchajcie, taki szybciutki filmik, postaram się minutę na to poświęcić. Kiedyś dostałem z takiego serwisu komputerowego, to już dawne czasy, mnóstwo zasilaczy, znaczy mnóstwo, no kilka zasilaczy do laptopów, które miały poobcinane kable tutaj na wyjściu. No i teraz sobie taki jeden wziąłem, przeglądnąłem, co z nim jest nie tak. Tutaj jest wszystko ok, kondensatory są spoko. No i zwróciło moją uwagę tutaj na wejściu AC. Widzicie to? Zobaczcie, jak to się rusza. Obrócimy sobie to. I co mamy? Cewkę. Podejrzewam, że to jest cewka filtrująca jakieś zakłócenia na wejściu. I domyślam się, że po poprawieniu tego lutu zasilacz ożyje. Dodatkowo ciekawą tutaj taką opcją jest to, że ten zasilacz nie ma wbudowanej diody, która sygnalizuje nam załączenie zasilacza. Takie diody posiadam. Można tutaj się wlutować. To są dwa pola. Nawet chyba jest miejsce na rezystor jeszcze. Tak, dokładnie jest miejsce na rezystor R71. Trzeba by było pomierzyć tutaj, jakie idą napięcia. Dobrać rezystor do diody. I wtedy mamy indykator działania zasilacza. Są też fajne przeróbki takich zasilaczy, gdzie możemy sobie regulować napięcie na wyjściu. I to też jest ciekawy pomysł na przerobienie takiego zasilacza. No i co? No i tyle. Miałem minutę nagrywać, jest 2 minuty. Powiedzcie, czy bawiliście się kiedyś takimi zasilaczami, naprawialiście? Czy mieliście jakieś problemy? A domyślam się, że jeżeli macie laptopa, to niektórzy z Was mogli mieć problem, na przykład z przerywającym kablem. Także tak to wygląda. I tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam.